Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Volvo XC70 z 2011 roku. Jak widzimy, jest tutaj 6-cylindrowy silniczek, jest to wersja 3.2 o mocy 238 koni. Z tego tytułu, że jest to auto 4-napędowe, podwyższone, to jest takie niby uterenowione, więc spalanie benzynki jest tutaj dosyć wysokie i oscyluje w granicach 13 litrów. Do tego została zamontowana instalacja gazowa. Dzięki niej spalanie tutaj będzie wyoscylowało około 15 litrów gazu. I tak. Tutaj pod pokrywą widzimy wtryskiwacze BRC. Oczywiście jest to cały tutaj zamontowany zestaw BRC. Tu mamy filtr fazy lotnej. Jedna listwa żółtych wtryskiwaczy BRC. I tu jest druga listwa też żółtych wtryskiwaczy BRC. Tak. Reszty komponentów za specjalnie nie widać. Tutaj mamy sobie podłączenie do naszego komputera. Wszystkie elementy zostały zamontowane w podszybiu. Tutaj jest akurat schowane. O, jak widzimy, tam w oddali błyszczy nam się filtr fazy ciekłej i obok jest reduktorek. Dobrze. I teraz tak, z tego tytułu, że auto pali około 15 litrów gazu, więc na każdy przejechany 1000 km już oszczędzamy około 370 zł. Jest to bardzo dużo jak na tego typu auto. Teraz przełącznik. Volvo jest bardzo wdzięcznym autem, jeżeli chodzi o miejsce na tego typu elementy. Jak widzimy, tutaj mamy w środkowej konsoli. Jest przełącznik niewidoczny z zewnątrz, a jednocześnie jest pod ręką i widoczny z miejsca kierowcy. O, jak widzimy, jest taka dwuczęściowa konsola. Teraz tak, wlew gazu. Wlew gazu mamy zamontowany pod klapką. Jak widzimy, jest to cały wlew. Bez żadnych dokrętek, innych kombinacji, po prostu przypinamy piston. Jest tak, zbiornik. Zbiornik w aucie jest zamontowany w miejsce koła zapasowego. Jak widać, jest tutaj zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 44 litry gazu i zasięg około 290 km. Jak widać, pokrywa ładnie się zamyka na równo, więc wszystko zostało zachowane. Nic nie przeszkadza, nic nie zawadza, więc funkcjonalność bagażnika jest jak najbardziej ok. Oczywiście do każdego montażu klient dostaje u nas okrowiec na koło gratis. I teraz tak, koszty. Koszt montażu instalacji BRC Plug and Drive w tym aucie jest to 4600 zł i zwrot następuje po około 12400 km. Zapraszam na kolejne ciekawe filmy z kolejnymi ciekawymi autami.